skład znany za chwilę. Sędzia pan Wererta znać. Rudy Młynarczyk w bramce, Rudy Wojtowicz, Iwan i Ciołek, zawodnicy rezerwowi. Po lewej stronie Kukla, Szymanowski, Matulewicz, Nawałka, Zmuda, Majewski, Lapet, Sikiewicz, Ogaza, Koniek, Terlecki. Według numerów, ale ustawienie naszej drużyny jest inne. Ruszyła piłka i chwila ciszy. Uczczenie pamięci tragicznie zmarłego prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej, Edwarda Schneidera. Lato ucieka teraz na lewego łącznika, zanim wraca natychmiast Dulzer. Idzie prawą stroną, znakomicie Majewski, dośrodkowanie, tam nagły przerzut i teraz szansa strzał. Minimalnie Zbigniew Boniek minimalnie przestrzelił. Jeszcze raz ta akcja, oklaski na trybunach, piękne dośrodkowanie, przerzucenie tej piłki nagłe i zaskakujące. Idzie Lato, prawa strona, Majewski czeka. Lato moment, a już to jest ten moment, który zatrzymał rytm akcji. Szymanowski po linii, Ogaza, Lato, gol! Jest! Super! I wybicie piłki poza boiskiem. Wspaniała akcja reprezentacji Polski, proszę zwrócić uwagę, Szymanowski. Szymanowski, Majewski, Majewski na lewą stronę. To już jest Widziewicz, uciekacja na pozycji, Widziewicz, Widziewicz, Widziewicz. A więc zmienił teraz. Uderzenie zamiast w górę, w dół, Leszek Śmigiewicz na ekranach. 30-letni piłkarz z warszawskiej Legii. Śmigiewicz, Szymanowski, no ten lewy obrońca Vicini ma ogromnie dużo pracy. Kick, może wykorzystany, główka. Wspaniała interwencja Engela. Głową uderzał Grzegorz Lato. 72. występ w reprezentacji Polski. I aż 37 bramek. Szkoda, że nie 38. No może Szwajcarzy w tym nacisku. Granie Majewskiego. Szymanowski, Boniek. Szymanowski, prawa strona. Idzie Boniek. Szymanowski, Śmigiewicz. Wejście Śmigiewicza. Bardzo odważne. Strzał. Wybicie piłki. Tak jest. To jest ta sprężyna, jak nazywają piłkarze. Taką interwencję, jaką wykonał Karl Engel. A więc się zgadza, wypuszcza rzeczywiście piłki. Sześciu mają zawodników na własnej połowie Szwajcarzy. Wraca ta dwójka, którą widzieliśmy przed chwilą pod polem karnym Polaków. Po prawej stronie Majewski. Nagły przerzut, tam do narożnika. Majewski znakomicie, no i teraz pięknie na lewo do Ogazy. Pada Ogaza, wywalczył jeszcze piłkę. Ogaza strzał po ziemi, gol! Proszę Państwa, Zbigniew Boniek po świetnej akcji zespołu polskiego tą prawą stroną wreszcie celne trafienie. 9. bramka w 29. występie Zbigniewa Bońka. Po ziemi zaskakujący strzał to rozpaczliwie wyciągniętej dłoni Karla Engela. Podziękowanie dla Majewskiego, podziękowanie dla Ogazy, który jak Państwo widzieli do tej piłki uderzonej przez Majewskiego doszedł, ale był atakowany. Padł na ziemię Ogaza, o właśnie, to jest to jeszcze jednak, podniósł się błyskawicznie, oddał piłkę do Bonika. No to jest Nawałka, przepuszczenie piłki, czekamy na strzał, a szkoda Leszczy. Majewski, piękny strzał w boczną kartkę. Dobra akcja. Gwizdek sędziego. No i proszę Państwa, akcja, która napawa optymizmem na następne 45 minut. Wie pogra. Tam po prawej stronie Antoni Szymanowski. Lato. Lato blisko pole karne. Lato. Zmiana kierunku. Zatrzymanie piłki. Boniek po ziemi. Obrona bramkarza Engela. Piękna akcja zespołu polskiego. Przytomność umysłu Grzegorza Laty. Świetnie tam podał tę piłkę Bonikowi. Dobry strzał z lewej nogi i rzut rożny dla reprezentacji Polski. Zbigniew Boniek pod bramką przeciwnika, podobnie jak Majewski.
Uderzenie, bramkarz. Ogaza tak podbił tę piłkę, liczył, że będzie przewrotką, ewentualnie mógł strzelić w kierunku Karla Engela. Nie udało się Szwajcarzy. Jeszcze na własnej połowie. Wracamy. Lato. I tam Terlecki w okolicy bramkarza. Ogaza, no teraz szansa idzie. Ogaza 1-1. Pięknie gol! Roman Ogaza, proszę Państwa. Sędzia gwizdze. Pokazuje na lewo. Bramka chyba nieuznana. A jednak prosimy piłkę na środek boiska. Jeszcze raz ta sytuacja. Bramka z broni nogą. Dopada piłki. Ogaza i gol, proszę Państwa, dla reprezentacji Polski. 2-0 prowadzimy po 12 minutach gry drugiej połowy. Jeszcze raz, warto się przyjrzeć. Walczący Boniek, strzał po ziemi, bramkarz wyczuł intencję, odbił tę piłkę i wślizgiem wchodzi atakowany z tyłu przez obrońców Ogaza i piłka z Sombierek. W swoim piątym występie uzyskuje bramkę dla reprezentacji Polski. Idziemy prawą stroną. Wysokość pola karnego. Majewski z tyłu Ogaza. Szymanowski na rozbieg pola karnego. No może strzeli z daleka. Strzał, zmiana kierunku. Ale bramka się tym razem... Ponte, wybicie piłki. Już atak, szybki atak zespołu polskiego. Idzie Terlecki, przejście przez środek boiska. Ucieka obrońcy. Idzie Terlecki na rozbieg pola karnego. Już tam jest trzech zawodników. Piękne dostosowanie. Lato! I akcja naprawdę, która mogła zaimponować. Szybkość tej kontry była imponująca. Głowa Majewskiego. Strzał. Proszę zwrócić uwagę jeszcze raz na tę akcję. Bardzo niewygodna pozycja Majewskiego. Jeszcze gorsza Laty, a jednak król strzelców, mistrzostw świata z 1974 roku. Nadwyrężyły siły Szwajcarów. Żmuda, nadal Żmuda, wolny Żmuda, najświetniej lekarny. Po ziemi bramka. To jest moda, bo Ogazy. Nie było pana. Władysław Żmuda, oklaski. Jeszcze raz warto przyjrzeć się rosłemu stoperowi reprezentacji Polski. Piękne uderzenie. Tylko w ten sposób mógł zagrać. No,